Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, ława przysięgłych to jest taka ciekawa sprawa. W sumie jest zapisana w karcie praw, to jest Bill of Rights, czyli karta praw obywatelskich. No i również jest zapisana w konstytucji amerykańskiej, że sądzenie czy sprawa sądowa, no to wyrok musi być w zasadzie zadecydowany przez ławę przysięgłych. No, jest 12 ława przysięgłych. W niektórych stanach no to musiało być absolutne 12 osób zdecydować. No i teraz były w Ameryce cztery takie przypadki. Były Kyle Rittenhouse. To była sytuacja, że on pojechał bronić sklepów, no, własności prywatnej, no i ogólnie rzecz biorąc walczył przeciwko komunistom, przeciwko Antifie, przeciwko lewakom, którzy chcieli go zabić, no i on się bronił, no i w zasadzie zastrzelił ich. Także wyrok był uniewinniający. No dużo ludzi się gotuje, dużo ludzi się denerwuje, jak to jest możliwe, żeby był uniewinniony. No ale to jest sytuacja taka, że prawo do samoobrony w Wisconsin istnieje. Jest to po prostu legalna sytuacja, żeby się samemu obronić. No i ci jurorzy, czyli ława przysięgłych, potwierdziła to, co jest aktualne, te lokalne prawo, stanowe prawo, no i został uniewinniony. No, jego by zabili tymi deskorolkami, czy tymi innymi puszkami od Coca-Coli wypełnionymi betonem. No jeden z tych zabitych, no to w sumie zwolniony pederasta, to tam kilku chłopców 11-14-letnich, których on wykorzystywał, no to na pewno odetchnęli z ulgą, że już tego człowieka nie ma. Drugi też jakiś bandzior. No nikt nie sugeruje tego, żeby zabijać za tego rodzaju rzeczy, no ale facet miał prawo do samoobrony. Ława przysięgłych go uniewinniła. Druga sprawa, no to była taka Ahmaud Arbery, no to czarny mężczyzna, chodził, były w zasadzie no, w dzielnicach, gdzie się jakieś tam nowe domy budowały, no i z tych nowych domów znikały tam jakieś narzędzia, znikały jakieś rzeczy, no i w pewnym momencie ci właściciele postawili kamery, tam patrzyli się, zniknęła jakaś wiertarka, jakieś kable od prądu, no i pobiegli za nim i z tego wszystkiego zrobiła się strzelanina i ze ścigania złodziei wyszło zabójstwo. No, zostali skazani za to. No szkoda, że tak eskalacja nastąpiła, no, ale to też ława przysięgłych popatrzyła na całą tą sytuację, popatrzyła na to, że bronili swojego mienia. No, w Ameryce nie można zabić kogoś za obronę swojego mienia. No, jedynie kiedy można zabić, no to wtedy, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia. Także, że jeżeli jest, nawet patrzą, liczą, jak daleko jest ktoś, także jak jest tam 10-15 metrów, no to nie ma zagrożenia, jeżeli ktoś zastrzeli. No jak już strzeli w plecy, to już szczególnie, no. Także jak się chodzi na kursy do posiadania broni, no bo w Ameryce można mieć license to carry, czyli prawo do posiadania broni. W 44 stanach, no to w zasadzie nie potrzeba żadnego dokumentu na to. Ludzie mają prawo do noszenia ukrytej, nie na wierzchu. W Teksasie chodzą na wierzchu, mogą chodzić na wierzchu. W 6 stanach, takich jak właśnie tam, gdzie jest największy bandytyzm, Chicago, Detroit, Nowy Jork, no to tam są wyjątkowe zakazy, no ale w tych bandyckich demokratycznych stanach, no to tylko bandyci mają broń, a uczciwi obywatele, no to muszą mieć pod górkę, muszą się zgłosić na policję.
i mieć, żeby uzyskać to zezwolenie. No tak, także ci obywatele troszeczkę przesadzili, no i ławnicy go zasądzili. Jerzy Smolet, no to jest następna sprawa, gdzie został skazany. No to jest czarny homoseksualista, dosyć liberalny, dosyć lewacki jak zwykle, no bo oni z reguły zawsze są lewakami. No to wykombinował, że sobie w nienawiści do republikanów, w nienawiści do konserwatystów zrobi śmiech z MAGA hat. MAGA hat, no to jest ta czerwona czapeczka, która tam jest napisane Make America Great Again, dlatego jest MAGA. No to nosili, czy mieli zwolennicy Trumpa. No i on w zasadzie takie szczucie zrobił na konserwatystów, szczucie zrobił na Trumpa. Wymyślił sobie debilowaty scenariusz, powiedział, że wyszedł w Chicago o drugiej nad ranem, poszedł sobie kanapkę zrobić i on jako czarny homoseksualista został zaatakowany przez dwóch białych, którzy go wyzywali od najgorszych, od czarnych, od homoseksualistów, no i krzyczeli, że to jest kraj Trumpa. No jak to się wszystko ukazało, no to wszyscy normalnie wiedzieli, że to jest szyte grubymi nićmi. No i w praniu się okazało, że faktycznie tak było. No już w tym czasie policja wiedziała, że to było sfabrykowane. No starali się Gamonia wyciągnąć z tego, sugerowali, że jak się przyzna i przeprosi, no to wszystko pójdzie w zapomnienie. On poszedł w zaparty, czarna burmistrzyni kazała prokuratorce w zasadzie zlikwidować oskarżenie. No ale teraz po dwóch latach, po trzech latach to wszystko poszło normalną stroną. No i facet, no chyba siedzieć za dużo nie pójdzie. No ale ława przysięgłych skazała go. No i następna sprawa to jest Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, no to hochsztaplerka, no to też została skazana. No ona miała firmę, która produkowała tam chyba jakieś biologiczno-medyczne sprawy. No i obiecywała najróżniejsze rzeczy, no i to była spekulacja, też została skazana. O co w tym wszystkim chodzi? No właśnie chodzi o tą ławę przysięgłych. Ława przysięgłych, no to jest ciekawa sprawa. Wszyscy, co mają obywatelstwo, no to od czasu do czasu są wzywani, żeby iść do sądu i czekać na rozprawę. No na całe nieszczęście 95% nie ma wyroków, czy nie ma decyzji ławy przysięgłych. 95% jest w zasadzie prokuratora zmusza, czy tam przekonuje tych oskarżonych, żeby uzgodnili się i zgodzili się na jakieś przyznali się w sumie do przestępstwa. Także to jest, no nie jest to dobre. Dlaczego? No bo 95%, jeżeli nie idzie do sądu i jest wszystko załatwiane poza okiem publiczności, no to nie jest na pewno to, co Ameryka potrzebuje. No szczególnie, że teraz szło w kierunku jednopartyjnego, demokratycznego rządzenia komunistów. Sąd Najwyższy nawet w 2012 roku stwierdził, że sprawiedliwość kryminalna, no to nie opiera się na całym systemie spraw sądowych. Zaczęła się opierać w zasadzie na przyznaniu się do winy. No i to Sąd Najwyższy właśnie stwierdził, że to też nie jest najlepsze. Także te konstytucyjne prawo do sprawy sądowej i skazania przez współobywateli, no zanika i to nie jest dobre. Sędziowie no wiedzą tylko tyle, ile jest im powiedziane. No nie są to fachowcy, nie są to prawnicy, ludzie po prostu przychodzą, żeby sądzić sąsiada. No taka jest idea. Sąsiad ma osądzić sąsiada, no i to jest taka bezpośrednio demokracja i sprawiedliwość. Tyle tylko, że co ci ławnicy wiedzą? No oni
inni tylko to wiedzą, co prokuratora im powie. Prokuratora często tam zataja, czy nie pokazuje tych ważnych rzeczy, policja podobnie. Sędziowie też jest ciekawa sprawa, bo bardzo wielu z tych sędziów, no to są byli prokuratorzy, no to im też za bardzo nie zależy. Oni wszyscy są w tej budżetówce, żyją z podatników, mają te swoje ciepłe pozadki, no i wszystko to się toczy jakimś dobrym kołem dla nich, ale czy jest sprawiedliwość, no trudno powiedzieć. Teraz ciekawe dwie sprawy są. Był taki Malcolm X, no to był czarnym muzułmaninem, no innych dwóch muzułmanów, tylko z innej grupy go zamordowała. No i teraz zostali uwolnieni, dlatego że zostali skazani przez ławę białych. No ciekawe jest tylko, że kto zamordował Malcolma X, jeżeli oni nie zamordowali. Dużo jest w wypadku tego Ahmauda, to była ta sprawa, że morderstwo nastąpiło po tej kradzieży. No i to jest też dosyć skomplikowana sprawa. To można się nad tym zastanawiać. No ale zostali uznani, skazani, zostali uznani winnymi. To, że są te sprawy, ludzie się przyznają często do tych, żeby uzyskać mniejsze wyroki. No, problem jest taki, że prokuratora daje następne jakieś oskarżenia, no i ludzie zgadzają się na porozumienie, żeby nie zostać oskarżeni więcej, no, ale to ukrywa, to wszystko ukrywa, w sumie nie wychodzi na jaw, nie wychodzi na sprawy codzienne. Prokuratora często może sobie tam różne bajki opowiadać. Ci ludzie i prawnicy też starają to się załatwić. A w wypadku sprawy sądowej to bardzo wielu ławników i adwokatów od razu by pokazało, że to jest wszystko nie trzyma się kupy. No też przyznanie się do winy, no to też ukrywa dużo tych niedoskonałości policyjnych. Także jeżeli policja coś tam nawali, to wszystko jest w tym poniżej radaru, to wszystko jest jakoś ukryte. Więcej tych ławników, no do pewnego stopnia poprawiłoby system sprawiedliwości, no ale najważniejsze w tym, żeby pokazywali, że co nie działa. Zatrzymania te tymczasowe, no to też są dużym problemem. No ale w Nowym Jorku z drugiej strony poszło w złym kierunku. W Nowym Jorku, w San Francisco. W San Francisco przestępstwo zamieniono na przekroczenie w wypadku kradzieży poniżej $1000. Także Ameryka jest w jakimś takim szaleństwie prawnym, jakieś to wszystko to się jakoś zaczyna szarpać i rozpadać. Nie idzie to wszystko w dobrym kierunku. Ta wymiar sprawiedliwości, no szczególnie, że wszyscy prokuratorzy, wszyscy sędziowie, 95% to są demokraci. Oni nie ścigają komunistów, oni nie ścigają Antify. Antifa podpalała, Antifa niszczyła, nic nie ma przeciwko nim. A ludzie, którzy 6 stycznia poszli do Waszyngtonu. Tam było 100 tysięcy ludzi. Trzeba pamiętać, że tam było 100 tysięcy ludzi, a około 1000 ludzi poszło na kongres. No tam ktoś im otwierał te drzwi, tam policja zabiła kobietę, która przez okno chciała wchodzić. No tam część wpadła, jakoś szabrowała te pokoje tych polityków. No to ich ścigali, ich wszystkich jako prawicy, jako zwolenników Trumpa ścigali, ale w Portland, kiedy Antifa zalewała betonem komendę policji, zalewali betonem drzwi, żeby zablokować, żeby policja nie mogła uciec, wrzucali tam koktajle Mołotowa,
no to policja, to system już ich nie ściga. Tak, także jeżeli będziecie, nie wiem, czy byliście wzywani do ławy przysięgłych, od czasu do czasu to się pojawia. No jest to ciekawa sytuacja, jest to ciekawa historia. Osobiście nie byłem na sprawie, byłem wzywany dwa razy, ale to wszystko właśnie się rozmyło, dlatego że część się uzgodnili prawnicy, część się przyznali tam do winy, no i ławnicy, tak jak 80 ławników przyjechało, czy ludzi, którzy zrezygnowali z pracy, no bo dostają dzień wolny z pracy, dwa dni nawet wolny, mają płatne w pracy, pracodawca musi płacić za to, prywatny pracodawca płaci za to, że ławnik jedzie na państwową sprawę i dostają tam chyba $12 na kanapkę. Coś takiego jest, ale za przejazd, za stracone godziny nie płacą. Konstytucja to karta praw człowieka, no i konstytucja to daje. Także to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. No w Polsce chyba raczej mało kto zna ławnicy, no to są chyba zawodowi ławnicy, to już to nie jest to samo, co taki normalny obywatel, który z pracy jedzie i sądzi. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, gdziekolwiek jesteście. Na jakimkolwiek kontynencie na świecie. Przekaz dla socjalistów, no popatrzcie, co się dzieje, inflacja, cena benzyny, zachowanie Bidena, także że w wyborach międzyprezydenckich 2022 albo nie idźcie głosować na demokratów, albo przypiszcie się na republikanów i głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.